To był wyjątkowy koncert, na którym uczniowie Szkoły Muzycznej Legato mieli okazję zaprezentować efekt swojej pracy na zajęciach w minionym roku. Zagrali zarówno doświadczeni już młodzi artyści, jak i ci, którzy grę na skrzypcach, fortepianie czy gitarze dopiero zaczynają. Dzieci mają okazję wystąpić przed rówieśnikami, przed dorosłymi, pokazać nad czym pracowali do tej pory, oswajają się z tremą, która towarzyszy im nie tylko w muzyce, ale również w szkole, w domu i z perspektywie czasu oswajanie się z taką tremą na pewno przyniesie im wiele plusów. Występom uczniów ze szkoły Legato bacznie i z wielką dumą przyglądali się rodzice. Każde z ich dzieci chciało wypaść jak najlepiej. Podczas koncertu można było usłyszeć wiele kolęd, ale były też utwory klasyczne Mozarta, Haydna czy Schuberta. Nie brakowało również muzyki rozrywkowej. Uczę się od września, od pani Agaty. Grałam Mizerną cichą i dwie etiudy. Co chętnie grasz? Jakie utwory? Czy to jest muzyka klasyczna, czy może jakaś rozrywka? No, rozrywkowa i też klasyczna. A kolędy też się ostatnio uczyłaś? Tak. I które kolędy potrafisz już zagrać? Przybierzeli do Betlejem, Mędrcy Świata. Gdy miałam 5 lat, przyszło mi takie natchnienie, że grałabym na skrzypcach. I od tamtej pory właśnie mama starała się wyszukać nauczyciela, który mógłby poprowadzić mnie właśnie w grze na skrzypcach. Palce cię nie bolą? No, na początku było trudno, zdarzało się, że nawet krew się pojawiała, ale teraz już jest dobrze i nic nie boli. Lubisz grać? Owszem, już nie mogę bez tego wytrzymać. Na koncercie, który w minioną środę odbył się w restauracji Złota Kaczka, wystąpiło blisko 20 młodych artystów, którzy swoje talenty szlifują pod okiem Grzegorza Rychlika, Agaty Krzykowskiej i Sylwestra Szadę.